wszystkim czuwa gospodarz domu. Nie da on krzywdy zrobić nikomu. Zawsze pomoże o każdej porze. O mój Boże! O mój Boże! No, no jak ci się podoba? Bardzo! Ale uspokoję się, jak jemu się to będzie podobało. Cholera jasna, no. Mam mycie schodowo czwarte. Cześć, sąsiad. Dobry. Panowie, co to jest? Spisek? A skąd znowu? Sprawdzamy dyżury na liście. Żartuję, kochany. A to znacie? Do tego radia tam jest takie pytanie. Czy może być jeszcze gorzej? A to radio odpowiada, że w zasadzie nie. Bo jakby mogło, to by już było, nie? Cześć, idę po mieszkań. Równy jegomość, nie wynosi się. Zawsze się ukłoni, a mojej żonie to powiedział, że ją słyszał na jakiejś akademii. Tak, ale jak ja bym taki żart w kabarecie powiedział, to by mi anioł i furman kazali umyć trasę łazienkowską. Wreszcie, powiedz, bo to jest przecież niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja zniszczę gardło, ja zniszczę zdrowie. Ja nie mogę pracować. Przecież każdy śpiewak dba o siebie. O niego dba rodzina, dba mąż. A ja jestem sama, ja właściwie jestem sama. Bez no tak, no już. Przecież, o. Jak koni. Niech konik polny, niech wiatr swawolny, niechaj skowronek tu śpiewa. Musicie pani tak wydzierać? Co pan? Oszalał pan? No pewnie, nawet król tego nie wytrzyma. No, najlepiej niech pani idzie na podwórko i to na sąsiednie. Jezus, Maria, niech się pan wynosi, bo ja pana... Niech się pan wynosi. Pewnie, na ślubie to śpiewać nie chciała. Artystka. O Jezu. Usiadł do ciebie. Dzień dobry. Smacznego. Ja bardzo przepraszam, ale zapomniał pan wyłączyć silnik, więc przyszedłem, żeby powiedzieć. Spaliny strasznie śmierdzą, no i hałas taki, że żona nie może ćwiczyć. I benzyna się marnuje. Nie zapomniałem, akumulator bisiada. A na bazie nie ma. Jak wyłączę, to w ogóle nie ruszę. Poczekaj pan, kwadrans, skończę obiad i jadę do roboty. Niczego nie umiesz załatwić. Fujaru ty. Idź zaraz, wyłącz ten silnik! Przecież są jakieś sposoby! Bo będę miała atak. Pan Kotyk, to powiedz, że wezwali mnie w bardzo pilnej sprawie. A może, że wyjechałem na kilka dni? Dobra. Niech przyjdzie. Szybciej.
pomalutku, po cichutku. Wszystko da się zrobić, ale o tym mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Czarujący, ujmujący radę w... Słyszysz? Co? Idź, uciesz tego wyjca! A, oczywiście, z przyjemnością. Bardzo przepraszam. Czy ja mogłabym prosić o kluczyk od suszarni? Pranie chciałam rozwiesić. Niestety, pani Kolińska, muszę pani odmówić. Widzi pani, dzisiaj mam próbę chóru. No tak. No jak będzie to wyglądało? Jak pani sobie to wyobraża? Patriotyczne pieśni i pani za przeproszeniem gacie? To nie licuję. A widzi pani, a poza tym pani mąż daje zły przykład lokatorom. Dzisiaj znowu się spóźnił na próbę. No jak pani sobie to wyobraża? Pojedziemy do teściów, rozwieścimy na strychu i będzie w porządku. Daj, poczekaj. No, nowy nabytek widzę. Z giełdy? Nie, z ogłoszenia. W bardzo dobrym stanie. Napisane było... P70, stan idealny, tanio sprzedam. No. Kubiak, mamy dziś mecz. Tak, o 17. Mamy Totka blokowego. Ja przyjmuję, ile pan obstawia. A po ile? A wie pan, może być po 100, może być po 200. To ja za 100. 1-1, remis. Za siebie i za żonę. Długo się będziesz guzdrał z tym kołem? Pośpiesz się! Jak gablota? Chodzi? Jak zegarek. Tak mnie zapewniał sprzedawca, uczciwy człowiek. A, uczciwych ludzi to jest sporo. Mój szwagier na ten przykład, niejaki Szymczak, taksówkarz, jechał jak raz po lufie, aż tu nagle zatrzymuje go patrol, to on się przysięga, że nic nie pił. Normalnie, nie? A na wszelki wypadek wkłada dwójkę w prawo jazdy. Ten patrolant. To mówi tak, panie Szymczak, wysiądź pan i chuchnij, bo jak pan nie piłeś, to ja grosza od pana nie wezmę. Teraz uczciwych ludzi jest sporo. Tak. No to na razie. Na razie. Podlewerować. Niestety nie mam lewarka. Pan Kotek zostawił dźwig na chodzie. Można by podciągnąć go do góry. A ty potrafisz? Mogę panu pokazać. Tak, no to chodźmy. Ale wiesz, będziemy się robić. Do siebie! Lekko teraz, tą pani. Thank you.
I ty mi będziesz mówił, że zmiana koła to drobiazg? Idioto, proszę natychmiast na dół. Nic ci się nie stało? Tylko tyle masz mi do powiedzenia, Fajtłapo. No wiesz, on w zasadzie był ubezpieczony. Ubezpieczony, bo ubezpieczony, ale chyba nie od wypadków lotniczych, nie?